Cześć, z tej strony Mateusz Poręba. Jest piątek, 6 rano. Właśnie wyruszamy do Katowic. Zapraszam do spędzenia wyjazdu razem ze mną. Przeważnie jadąc autobusem, gdy wyjeżdżamy tak wcześnie rano, to zazwyczaj śpię. Później jak się przebudzę, to sprawdzam ważne rzeczy, jakieś wiadomości. No i przeważnie jesteśmy na miejscu. Godzina 12:30, właśnie dotarliśmy do Katowic, przywitała nas piękna pogoda. Teraz czas na obiad i idziemy później odpoczywać. Przeważnie przed treningiem, po powrocie skupiam się na tym, żeby się dobrze zregenerować, ale gdy już czuję, że jestem przygotowany do treningu, to sprawdzam sobie swoje rzeczy. W tym momencie składam stary radziecki silnik z 64 roku i szukam części do tego silnika. No i tak mi mija czas. Cześć, to już pora na trening. Raczej wszystko wziąłem. Buty, skarpetki, spodenki, koszulka. Więcej nie trzeba. Nie jesteśmy na Uranie, więc nie potrzebujemy jakichś termoaktywnych rzeczy. Taką ciekawostkę, to zawsze na butach mam taki znak. To jest taki znak szczęścia, który mi zawsze pomaga. Czułem się bardzo dobrze, chłopaki też dobrze się czuli na treningu. Było widać, fajny, intensywny, szybki trening. Jesteśmy gotowi. Sobota, dziś byliśmy bez porannego treningu. Zrobiliśmy po wideo szybki stretching. Zaraz mamy porę obiadową. Jestem właśnie na spacerze, trochę pooddychać świeżym powietrzem, rozprostować kości. I po obiedzie szybka regeneracja i jesteśmy gotowi do meczu. Ciężko było nam się rozkręcić. Strasznie powoli wchodziliśmy w mecz i to było widać w pierwszym secie. Drużyna z Katowic bardzo dobrze broniła i to wcale nie buduje zawodników do lepszej gry, bo jak strzelisz, ile się da, drugi zawodnik obronić się z uśmiechem na twarzy, to tak naprawdę człowiek się zaczyna gotować w środku. Jesteśmy bardzo źli z tego powodu, nie ukrywam. Wyjazd do Katowic właśnie zakończyliśmy. Niestety nie udało nam się zwyciężyć z Katowicami. Jest nam bardzo smutno, ale liczę na to, że w kolejnym meczu z Rzeszowem będziemy mieli od Was bardzo duże wsparcie, ponieważ jesteśmy jedną drużyną i walczymy do końca.